Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Magdalena Złotnicka, poseł na Sejm. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, Donald Tusk postanowił 1 października zorganizować Marsz Miliona Ludzkich Serc. To pokłosie sprawy pani Joanny. Marsz, jak rozumiem, mimo tego, że policja przedstawiła wersję wydarzeń, także nagrania, z których jasno wynika, że działania policji były umotywowane przede wszystkim tym, że zachodziła realna podstawa, że pacjentka odbierze sobie życie. No to mimo wszystko, jak rozumiem, marszu nie odwołuje i pytanie, panie pośle, czy pan się na ten marsz wybiera? Otóż my wczoraj żeśmy zaapelowali do Donalda Tuska, że skoro sprawa jest tak pilna i rzeczywiście polskie kobiety mają wiele problemów w tej chwili związanych chociażby z opieką medyczną, to zróbmy ten marsz w pierwszy weekend września. Po co czekać aż do października? Poza tym, czemu to ma być marsz miliona serc, jak można zrobić marsz 2 milionów serc? Więc jeśli Donald Tusk jest gotowy o tym rozmawiać i całą jego ofertę przyspieszyć, to możemy o tym rozmawiać. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że nie powinniśmy mimo wszystko jako politycy na ludzkiej tragedii, a zbyt często to się w Polsce zdarza, robić polityki i robić tego typu eventy, bo to jest po prostu zwyczajnie nieuczciwe. Szymon Hołownia, czyli lider Polski 2050 z segmentu Trzeciej Drogi, pytany o to, czy on sam na takim marszu się pojawi, mówi, że jeżeli ten marsz miałby być manifestacją w sprawie bezpieczeństwa kobiet, to weźmie udział. W przedwyborczym wiecu Donalda Tuska udziału brać nie chce i nie zamierza. Panie pośle, czy jeżeli chodzi o to, kto będzie, a kogo nie będzie na tym marszu, mogą się powtórzyć te dziwne roszady, które miały miejsce przed marszem 4 czerwca? Bo to troszkę zaczyna tak wyglądać. Otóż pani redaktor, na marsz 4 czerwca nie zaprosił mnie Donald Tusk, mimo że był to jego apel. Ja nie przyjąłem tego zaproszenia. Zaprosiło mnie Prawo i Sprawiedliwość i zaprosił mnie pan prezydent Andrzej Duda. Dlatego wziąłem udział w tym marszu decyzjami w parlamencie, ustawami, później wysłaniem ustawy o Trybunału. Panie pośle, ale ja nie o tym mówię, tylko o tym, że deklaracje liderów tak Trzeciej Drogi, jak i Lewicy na temat tego, czy się pojawią, czy nie, się bardzo mocno zmieniały przed marszem 4 czerwca. No więc jeszcze raz pani mówię, że my jasno żeśmy powiedzieli przed marszem 4 czerwca, że nie bierzemy w nim udziału. Zaprosiło nas Prawo i Sprawiedliwość i decyzja pana prezydenta. Pan prezydent najpierw ustawę wysłał do Trybunału, potem złożył własną nowelizację, więc tego wszystkiego było za wiele jak na jeden tydzień i dlatego przeciwnie wobec łamaniu podstawowych zasad legislacyjnych, konstytucji, wzięliśmy udział w tym marszu, wtedy byłem. Natomiast czy zaprosi nas pan prezydent we wrześniu bądź w październiku, tego jeszcze nie wiem. Czekam, jeśli będzie zaproszenie, to z pewnością panu prezydentowi RP nie odmówię. Marsz 4 czerwca skończył się tak, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie mieli okazji zabrać głosu. Włodzimierz Czarzasty wypowiadał się z tłumu, ale zostawmy już 4 czerwca. Panie pośle, ja bym jednak chciała wrócić do tego, od czego zaczęły się te w ogóle pomysły marszowe, to znaczy do samej sprawy. TVN we wtorek emituje materiał dotyczący pani Joanny i tego, jak miała ją traktować policja. W czwartek pojawia się konferencja prasowa, na niej nagrania, połączenia z numerem 112, z których jasno widać, w jakiej sprawie dzwoniono. Lekarka zgłaszająca na samym początku mówi: jestem lekarzem psychiatrą i w tym momencie z Krakowa dzwonię, zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo, na drugim telefonie ją trzymam, rozmawiamy z nią. W tym momencie chciałam pana zapytać, czy biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje w ostatnich dniach, te komentarze, które się pojawiały także pod adresem policjantów i policjantek, w pana ocenie policji należy się po prostu słowo przepraszam? Otóż pani redaktor, ja byłem wczoraj i dzisiaj w Sokole Podlaskim. W biurze poselskim spotkałem wielu ludzi. Nikt akurat o tę sprawę nie pytał. Pytania padały od rolników o to, kiedy, kto i za ile kupi od nich produkty. Szanowny pszenice, panie rzepak, pośle, żyto. Z całą sympatią pytanie. Dla pana, więc ale na litość boską, szanowny panie pośle, jeśli wy chcecie w mediach i dwa główne środowiska polityczne
z nieszczęścia ludzkiego uczynić spór, to nie zapraszajcie nas, polityków, że tak powiem, mniejszych środowisk politycznych, do komentowania tego i do takiej dyskusji. Szanowny panie pośle, po pierwsze, nie jestem elementem żadnego środowiska politycznego. Po drugie, tak się składa... A mam wrażenie, jakbym rozmawiał mimo wszystko z funkcjonariuszem politycznym, a nie z niezależnym dziennikarzem. Szanowny panie pośle, ja szanownego pana posła bardzo lubię, więc nawet się nie obrażę o tę wypowiedź, chociaż uważam, że jest krzywdząca. Wracając do tematu, tak się składa, że to Donald Tusk zwołał specjalną konferencję w sprawie pani Joanny. Pojawiły się zarzuty pod adresem policji. Policja odpowiedziała, a jeżeli pan mówi o wadze tematu, to niech pan spojrzy chociażby, co się dzieje w sieci, ale może, panie redaktor, pośle, nie dyskutujmy teraz w tym momencie o tym, o czym rozmawiać, a o tym, o czym nie rozmawiać, tylko pytam krótko, zamykając ten wątek. Czy policji należy się w pana ocenie słowo przepraszam? Bardzo krótko. Nie jestem rzecznikiem Donalda Tuska i nie mam zamiaru komentować jego ofert. Ale pytam tylko o to, czy policji pana zdaniem należą się przeprosiny? Nie, w tej sprawie absolutnie nie należy się przeprosiny. Nie należy się przeprosiny ani policji, ani służbie zdrowia. W tej sprawie wszyscy zwyczajnie zawiedli i to tyle komentarza. Pana opinia, panie pośle. Chciałam zapytać wobec tego o inną sprawę związaną już z PSL-em, a więc z całą pewnością pana mocno obchodzącą. Marszałek Zgorzelski na antenie Radia Z mówi o tym, że trwają rozmowy z Arturem Dziamborem. Nie doprecyzowuje, na jakim są etapie, no ale stwierdza, że trwają. Jakiś czas wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o Arturze Dziamborze, że to jest ciekawy kandydat. Dla pana też ciekawy? Pani redaktor, oczywiście, że trwają rozmowy ze wszystkimi politykami w Sejmie. Ja ostatnio widziałem się chociażby z panią poseł Henning-Kloską, ale widziałem się także z panem posłem Astem z PiS-u i rozmawialiśmy, więc te rozmowy trwają. Ja dzisiaj słuchałem dokładnie wypowiedzi pana Piotra Zgorzelskiego, marszałka, i tam oczywiście on powtórzył to, co pani powiedziała, że ludzie z ludźmi rozmawiają. Natomiast jakie będą efekty tych rozmów, co z tego będzie wynikało? Faktem jest, że coraz więcej polityków zainteresowanych jest propozycją Koalicji Polskiej i poszukiwaniem innych rozwiązań. Że we wszystkich notowaniach dwa hegemony polityczne, PiS i PO, schodzą poniżej 60%. Więc 40% wyborców mówi: nie, my nie chcemy ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Donalda Tuska. I stąd to większe zainteresowanie się Koalicją Polską, i stąd i Młoda Polska, i Porozumienie, i także być może część środowisk wolnościowców chce rozmawiać z Koalicją Polską. To nic dziwnego. Tylko zakładam, panie pośle, że jednak rozmowy o ewentualnym członkostwie w przypadku Artura Dziambora są jednak zaawansowane. No chyba, że pan właśnie powiedział, że posłankę Henning-Kloskę i posła Asta też zapraszacie na listy, bo tak to zabrzmiało. Otóż, pani redaktor, właśnie niezaproszenie do klubu, tak jak pani powiedziała, jak pani sugeruje, zaproszenie na członka, bo jeśli chodzi o Koalicję Polską, to my mamy kilka środowisk politycznych, natomiast współpraca polityczna, tak, być może także współpraca wyborcza, to nie jest wykluczone, ale to jest przyszłość. Dobrze, wobec tego porozmawiajmy nie o tym, co może być, a o tym, co już jest. A jest trójka polityków Porozumienia, w tym liderka tego środowiska Magdalena Sroka, którzy wyrazili zainteresowanie, wręcz jak to mówili politycy PSL-u, no po prostu przechodzą, zasilają sejmową drużynę Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tylko tak się składa, że się pojawiła też wypowiedź Szymona Hołowni, że jeżeli chodzi o trzecią drogę, no to tutaj żaden podmiot nie zostaje dołączony. To jak to jest? Te osoby wchodzą do Koalicji Polskiej jako kawałek Porozumienia, ale nie wchodzą do trzeciej drogi? Cóż to za formuła, panie pośle? Otóż, panie redaktor, formuła jest bardzo prosta. Koalicję tworzymy z jednej strony Koalicja Polska PSL, z drugiej strony Polska 2050. Jest tu mowa o tym, że będzie komitet koalicyjny. Jest tu mowa także o tym, że każdy z partnerów przedstawia 460 kandydatów w wyborach do Sejmu. I my odpowiadamy za część Koalicji Polskiej, do której mamy prawo dołączyć takich partnerów i takich kandydatów, jakich uznamy za potrzebnych i godnych tego, żeby na tej liście byli. I tu się nie dziwię. Natomiast to, że Szymon Hołownia rozważa, to też to dobrze o nim świadczy, że zastanawia się, że myśli, że rozważa, ale przecież nie było z jego strony żadnej wypowiedzi, która by powiedziała,
w której by powiedział, że zrywa koalicję w ramach trzeciej drogi. Nie. Nie, on tylko powiedział, że trzecia droga się o żadne środowisko polityczne nie rozszerza, o żaden podmiot. Dobrze, to panie pośle, rację, ja zapytam bezpośrednio. Ma rację pani redaktor, bo sygnatariuszami trzeciej drogi są dwa podmioty. Koalicja Polska i Polska 2050. I my nie będziemy dyktować Polsce 2050, jakich partnerów zapraszają do siebie i z kim współpracują. I tak samo również Szymon Hołownia nie będzie dyktował Koalicji Polskiej, jakich partnerów zaproponuje do współpracy i do wspólnej trzeciej drogi. To wobec tego, panie pośle, krótko i bardzo jednoznacznie. PSL, jak rozumiem, skoro przyjął te trzy osoby na pokład w klubie parlamentarnym, zamierza je wystawić na listach. Rozumiem, że z akceptacją Szymona Hołowni. Oczywiście, że tak. Ostatecznie takie jest porozumienie, że liderzy partii umawiających się środowiska, więc Koalicji Polskiej i Polski 2050, tak, oni dwaj będą ostatecznie akceptowali te listy. Czyli rozumiem, że sprzeciwu nie ma. Cenna informacja. Doprecyzowaliśmy to sobie. Panie pośle, na koniec dziękuję chciałam bardzo zapytać o perspektywy po 15 września. Jak będzie wyglądała sytuacja na rynku zbóż po tym terminie? Polski rząd już zapowiada, że jeżeli Komisja Europejska nie zgodzi się na przedłużenie ograniczeń w imporcie, nie w tranzycie, bo na tranzyt Polska i kraje przyfrontowe są otwarte, to jest w stanie to przeprowadzić samodzielnie. Jaka będzie sytuacja, jakie decyzje podejmie komisja? Skąd w ogóle komisja postanowiła tutaj ruszać ten temat w okolicach żniw? No, zastanawiam się, bo ta derogacja dla nas na, że tak powiem, reeksport dwóch zbóż, pszenicy i kukurydzy, a nie wszystkich zbóż, tak jak niektóre media przekazują. Mamy tylko dwa zboża w reeksporcie, pozostałe wszystkie zboża są importowane do Polski i do Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. I ta, czterech ta zbóż doliczą ograniczenia, ale musimy puentować. Ostatnie zdanie, panie pośle, redaktor, bo czas nam się kończy. Dwóch zbóż, pszenicy i kukurydzy, rzepak i słonecznik nie są zbożem. Więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Rzepak i słonecznik jest także w reeksporcie, ale problem polega na tym, że już olej rzepakowy i słonecznikowy nie podlega żadnym ograniczeniom. Panie pośle, jesteśmy po czasie. Co kieruje Komisją Europejską? Krótko. No właśnie zaprosiłbym Janusza Wojciechowskiego III, co do ważności komisarza Unii Europejskiej, i zapytał, dlaczego nie potrafi ochronić europejskiego i polskiego rynku. Który w tak to komisarz jest komisarzem do spraw rolnictwa, a nie handlu, a to komisarz do spraw handlu odpowiada trzeci za to. Co do spraw, panie pośle, komisarz. Kropka. Bardzo no dziękuję jak panu rozmowę, bo nie jesteśmy kwity, po czasie. Nie panie pośle, musimy naprawdę kończyć, bo jesteśmy po czasie. Bardzo rządzie, panu dziękuję za rozmowę. Marek Sawicki, poseł na Sejm PSL Koalicja Polska, był naszym gościem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.